Z nami jest Dawid Konarski, atakujący Zaksy Kędzierzyn Koźle. Dawid, na początek wielkie gratulacje, awansujecie do wielkiego finału Pucharu Polski, choć trzeba przyznać, że to było dla Was bardzo ciężkie spotkanie, ponad 2 godziny trwające 4 sety, to pokazuje, jak był to ciężki mecz. No tak, na pewno była to do dzisiaj duża walka, naprawdę ze dwóch stron, także bardzo... Bardzo się cieszę, że udało nam się ten mecz wygrać, szczególnie tego trzeciego seta, końcówkę, gdzie naprawdę przegrywaliśmy. Mieliśmy, Jastrzębie miało piłkę setową, udało nam się obronić, wygrać kontrę i w konsekwencji wygrać tego seta. W trzecim udało nam się też w końcu zatrzymać Oliwę w bloku, bo naprawdę cały mecz próbowaliśmy gdzieś go złapać, no niesamowicie nam uciekał. Także cieszymy się, że w końcówce to się udało i grało nam się przez to troszeczkę łatwiej i ten czwarty set taki, myślę, no najpewniejszy z naszej strony. Zgodzisz się, Dawidzie, z opinią, że trzeci set tego spotkania był kluczowy dla losów w rywalizacji, bo tam cały czas wygoniliście, no i dogoniliście pod sam koniec Jastrzębie. Prawdopodobnie tak. No myślę, że na pewno dało nam w to dużo wiary. Jeszcze bardziej nas nakręciło, bo jak wspomniałem, no zmagaliśmy się i ze sobą, i z Jastrzębiem. Także na pewno gdzieś to dodało tej wiary, dodało jeszcze skrzydeł. Ten czwarty set zaczęliśmy dobrze, graliśmy równiej. Później, tak jak wspomniałem, te 2-3 bloki z naszej strony. Udało się zrobić 4-5 punktów przewagi, dowieść to do końca. Także bardzo się z tego cieszymy, ale już zapominamy i czekamy na najbliższy finał. I wydaje mi się też, że jednym z kluczy była chłodna głowa, bo właśnie wydaje mi się, że Jastrzębskiemu Węglowi zabrakło tego właśnie tej chłodnej głowy w czwartym secie. Ten spokój, to wyrachowanie, to była wasza siła właśnie szczególnie w końcówce trzeciego, no i w samym czwartym secie. Ciężko mi powiedzieć za Jastrzębski Węgiel. No na pewno my gdzieś nie poddawaliśmy się, graliśmy po prostu, starali się być skupieni do końca cały czas, jakby trzymać swój poziom, swoje założenia i gdzieś to punkcik po punkciku udało nam się co chwilę odrabiać i w konsekwencji tego seta wygrać. Wrocław, Dawid, na koniec 2 razy z rzędu gości Puchar Polski, rok temu Orbita, teraz hala stulecia, zupełnie inny obiekt. Powiedz, jak tobie się gra w tym obiekcie na tej hali? Ja myślę, że obiekt bardzo fajny. No miałem tutaj już okazję pograć na Mistrzostwach Świata, także hala myślę, że jest przyjemna. Naprawdę dzisiaj było już cieplej, zdecydowanie cieplej niż wczoraj, także warunki były fajne. Myślę, że ludzi jutro będzie jeszcze więcej, dzisiaj nie było źle, także no cóż, no, Orbita nie była dla nas szczęśliwa w finale, mam nadzieję, że teraz ta hala okaże się jutro dla nas szczęśliwa. Miał być koniec, ale zapytam, PGS Krabełchatów czy Lotos Revel Gdańsk, kim wolałbyś zagrać? Nie ma, myślę, to dla nas znaczenia, z obydwiema drużynami będzie grało się ciężko, także myślę, że spokojnie przed telewizorami w hotelu będziemy ten mecz oglądać, a później zrobimy wideo, przeanalizujemy i zobaczymy, z kim przyjdzie nam grać.